Chcemy bardzo wszystkich serdecznie zaprosić na Festiwal Otwarcia Teatralnego Instytutu Młodych, który już jest w zasadzie otwarty od 2 miesięcy dzięki wsparciu miasta, przede wszystkim gminy i pieniędzy publicznych. No, miejsce dla społeczeństwa, ale przede wszystkim miejsce dla ludzi młodych, dla dzieci i dla młodzieży. I ten festiwal jest dedykowany właśnie tej grupie wiekowej. Zapraszamy na różnego rodzaju spotkania z teatrem. Teatrem dedykowanym właśnie dla młodzieży i dla dzieci. Teatrem, który chce mówić o ich problemach, chce ich zaangażować w dyskusję nad tymi problemami różnego rodzaju, czy to akceptacji, niepełnosprawności, rozwoju własnego. Zapraszamy też na spektakle, które przygotowują dzieci związane już z tym budynkiem. Prowadzimy takie właśnie zajęcia, które angażują młodzież do wypowiedzenia swoich uczuć przez teatr. Spektakl nazywa się The Clash, Zderzenie, i generalnie jest efektem warsztatów, które były prowadzone muzyczno-literackich z młodzieżą w wieku mniej więcej 14-17. I The Clash, Zderzenie, to jest tytuł, który rozumiemy jako zderzenia z dorosłością, z pierwszymi etapami wchodzenia w odpowiedzialność, w jakieś trudniejsze sytuacje związane z tym wiekiem. No i o tym też będziemy opowiadać w bardzo różny sposób. Plansza na mnie czeka, wołają mnie z daleka. Do zwycięstwa trzeba męstwa. Chcieliśmy bardzo, żeby wszystkie te młode osoby śpiewały, żeby napisały też własne teksty, bo te teksty, które mogą Państwo słyszeć w spektaklu, to jest efekt ich pracy i współpracy z Michałem Kludzińskim, który razem z nimi te teksty pisał. Zapraszamy również na spektakle z całej Polski, bo będzie u nas Teatr Gulliver, będzie Teatr z Sosnowca, będzie Teatr Maska z Rzeszowa, więc takie różnego rodzaju propozycje teatralne z całej Polski. Mamy nadzieję, że bardzo atrakcyjne, i to czwartek, piątek, sobota i niedziela. Natomiast 3 grudnia, w kolejnym tygodniu, w niedzielę, zapraszamy na premierę nowego spektaklu tu w Teatrze Ludowym, w Teatralnym Instytucie Młodych, Tajemnica Góry. Mamy nadzieję, że wszystko się odbędzie tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Dlatego serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa do odwiedzenia, bo myślę, że będzie warto. Muzyka.